Jakie są obecnie top 3 takie zabiegi medycyny estetycznej, które najbardziej lubisz i które twoje klientki również najbardziej kochają? Ja powiem trochę przekornie. Mhm. Top 3? Natural, natural, natural. Okay. To jest to, co jest najważniejsze, a jaką technikę wybierze lekarz, to zależy od jego doświadczenia, od jego, to co lubi, to w czym jest najlepszy, to co usłyszał gdzieś na kongresie, zobaczył na warsztacie, usłyszał od swoich kolegów, także to też jest ważne. Ale z takich moich ulubionych zabiegów to na pewno jest mezoterapia. Ja zawsze będę mezoterapię polecał, dobrze zrobiona, dobrym preparatem, daje rewelacyjne rezultaty. Teraz bardzo lubię skin boostery, to jest taka mezoterapia preparatem bardziej utrwalonym, ale dająca trwały efekt, dłuższy efekt nawilżenia, delikatnie podciągający strukturę skóry, także to jest bardzo dobre. Również lubię, tak szukam w głowie, bo tego naprawdę jest dużo, HIFU, czyli ultradźwięki. To jest mało inwazyjna metoda, a dająca bardzo dobry efekt poprawy owalu twarzy, gdzie jeszcze nie sięgamy po chirurgię plastyczną, a możemy zrobić naprawdę bardzo fajne rezultaty. Faktycznie, już były 3. Super. Bardzo Ci dziękuję. Myślałam, jest że będziesz miał większy problem jest z wyborem. Jest ich zdecydowanie więcej. Szukałem, ale zauważ, że nie powiedziałem ani o wypełniaczach, ani nie o toksynie butulinowej. One oczywiście są elementem zawsze planu, bądź nie zawsze planu, indywidualnego planu terapeutycznego, ale nie są na pierwszym miejscu. Oczywiście są to szybkie zabiegi, dające szybki efekt, ale słabo wpływające na kondycję skóry. No co z tego, że będziemy mieli naprawione wolumetrycznie i zmniejszone zmarszczki, jak dalej skóra będzie szara, zmęczona, ścieńczała i to nie będzie to. To nie będzie ta uroda, o której nam zależy. To nie będzie to natural beauty.